Święto Trzech Braci w sobotę i niedzielę rozkręciło się na dobre. W pierwszy dzień weekendu postawiono na muzyczne perełki. Dużym zainteresowaniem cieszył się koncert Agnieszki Chylińskiej i zespołu Arytmia. Po mocnym muzycznym uderzeniu w niedzielę do Cieszyna zawitał Puck, miasto partnerskie. Kolejna wizyta Pucka w Cieszynie. Chcemy systematycznie spotykać się w tym samym roku. Raz w Cieszynie, raz w Pucku odwiedzamy, prezentujemy to, co nasze miasta mają do zaoferowania. Bardzo często są to produkty o charakterze kulturalnym, ale również rękodzielnictwo. Dzisiaj Puck rozpoczyna pewien projekt tutaj w Cieszynie, też związany z otwarciem pracowni szkła, ceramiki. Myślę, że my też będziemy pokazywać to, co jest dobrego, produkowanego tutaj w Cieszynie, specyficznego. Cieszę się, że w tle już ta piękna muzyka realizowana przez młodych ludzi. My również, wyjeżdżając do Pucka, pokazujemy naszych młodych artystów. Atmosfera tej współpracy jest bardzo dobra. Coraz bardziej się to rozwija. Jak kiedy podpisywana była ta umowa, to ustalaliśmy, że to nie mają być jakieś tam wizyty kurtuazyjne władz miasta, tylko to, co się teraz dzieje. Prezentacja dorobku Cieszyna w Pucku i Pucka w Cieszynie. No zresztą była pani burmistrz, z obecnym panem burmistrzem, bardzo szybko znaleźli wspólny język. No i te kontakty w moim przekonaniu bardzo się ożywiły i przede wszystkim rozszerzyły na mieszkańców. I to nas bardzo satysfakcjonuje. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, że dla mnie najpiękniejsze miasto w południowej Polsce, bo od dziecka jak pierwszy raz zobaczyłem Cieszyn, jest to dla mnie numer jeden, nie Kraków, nie tam inne miasta, tylko właśnie Cieszyn. To przejście z polskiego do czeskiego Cieszyna od dzieciaka po prostu zapamiętałem i zawsze bardzo mile tutaj właśnie z wielką przyjemnością spędzam czas. A jak Cieszyn został przyjęty w Pucku? Zawsze owacyjnie. Zawsze owacyjnie, zarówno wykonawcy, jak i właśnie władze miasta. Zresztą pod tym względem zawsze Kaszubi i Ślązacy wspólny język zawsze znajdowali i tak pewnie będzie na wieki. W niedzielę wręczono również nagrody miasta Cieszyna za osiągnięcia sportowe. Nie zabrakło również drugiej edycji Bitwy na Nogi. Przed licznie zgromadzoną publicznością prezentowały się trzy drużyny: media, restauratorzy i nauczyciele. Na zakończenie tegorocznej 27. edycji Święta Trzech Braci wystąpił Krzysztof Krawczyk. To, co chcemy dzisiaj przedstawić, ma zawierać w sobie utwory, które ludzie znają, lubią i chcą słuchać. Jeżeli jakiś utwór się wylansuje z tych nowych płyt, to my go oczywiście dołączamy do naszego repertuaru. Ale tak, to my mamy swój taki akt, który jest od A do Z historycznie, przez pierwsze utwory do ostatnich, jest tak ustawiony, żeby ludzie mieli tą historię w piosenkach Krzysztofa Krawczyka. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.